Wiesz, że to się kurde na mnie wyrębało. To chyba już kraftów trzeba to robić. To już kraftów. A nie same słowiańszczyzna. No, słuchy nas ostatnio doszły, przynajmniej mnie, że nasza bushcraftowa grupa jest zasłowiańska, a my jesteśmy mało bushcraftowi. Więc kurde. No po dzisiejszym filmiku, jak mi ktoś powie, że jestem teraz za mało bushcraftowy, to nie wiem, co już mam powiedzieć. Bushcrafter jest z nas jak z koziej dupy trąba. No trudno się mówi, no. Tym bardziej jeszcze wszędzie, kurde, że tak powiem, same, nie jesteśmy nawet eko, bo wszędzie plastiki, jakieś butle i tak dalej, kurde. Ale widzisz, nie zachwaliśmy pały, nie? To może, kurde, wiesz, jest, może, nie wiem, wyznacznik bushcraftowości, żeby zalać nie, pałę i spać przy ognisku. Mylisz bushcraft z patokraftem. A, no tak, faktycznie. Tak, musisz tak odawać, tutaj dajemy? Tak, ja tylko że to musi mieć luz, bo jak będziesz miał nie, na zawiasie, to musisz mieć tak pół centymetra luzu. Czekaj, to przyjdzie tak, ale wtedy tak, co? Zawadnicie równo? Zawadnicie równo? Patrz. Widziałeś? Kurde, jak w mordy dał. Na końcu zjechałem. Yeah. Nie, został to się opali, wtedy dopiero ten. Weźmiemy papier ścierny i to pierwszy tu przyjedzie. Troszkę z papierka. Jedna zrobiona. To idziemy. Wiesz co? Lepiej przymierzyć każdą oddzielnie. No, żeby kurde nie był później fokus. Tak. Piłem aż strasznie nie bushcraftowo. O kurde. Stary, ja już nie wiem, co mam w ogóle robić. Ja jestem taki niebushcraftowy. A jeszcze do tego używamy światła i elektrycznych narzędzi, kurde. Hańba. No ale później się pochwalę swoją skrzynką z narzędziami bushcraftowymi. Później, następnym razem. Tak szczerze powiedziawszy, szykujemy się teraz na jeden z takich bushcraftowych eventów, więc będziemy, mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle. Będziemy bardziej bushcraftować, faktem niedługo, bo raptem 4 dni to będzie, no ale będziemy starać się właśnie używać wszystkich rzeczy, kurde, tak jak mówię, skrzyni, będę miał takie dwie skrzynie, szczerze powiedziawszy, bo będzie tam na gary wszystkie, czyli właśnie ten garnek, trójnóg, ten czajnik, mam jeszcze sporo patelni żeliwnych, nie wspomnę już, że ten piec jeszcze z nami jedzie, nie? To jest w ogóle, będzie ultra light. Zastanawiam się właśnie, kurde, czy nie zabrać tam tego, do tego spadochronu. Nie wiem, ja jeszcze nie znam tego site'u w ogóle, szczerze powiedziawszy. Raczej na łące będziemy, wiesz? Nie, to nie jest to stare miejsce, to jest jakieś inne miejsce w ogóle. Tak, ale ja patrzyłem. Tak? No, zobaczymy, no, tam, zobaczymy jak to będzie. Tam będziemy raczej na łące. Dobra, to teraz tak. To z tej strony będziemy to przykręcać. Teraz trzeba było dobrze to pomierzyć. Czekaj, miałem tam metrówkę w tym, żeby to fajnie sobie... Żeby sobie fajnie to właśnie wymierzyć, żeby to było idealnie. Damy to przy brzegu tutaj, tak też może 2-3 mm, żeby to się zamykało. Tak, nie? Minimalne luzy.
na chybotnięcie. Przykamerujesz, panie? Widać mnie? Czekaj. Opa. Raz jeszcze. Widać? Widać. O, musi być widać, kurde. Wszystko już plumka, fajnie, mięsko. Mięsko też już w sumie doszło, że tak powiem. Wszystko ładnie rozchodzi. Szczerze powiedziawszy, że sobie tak zostawię trochę. Niech się właśnie odporuje. Albo popatrz na piecyk po prostu i na piecyku nie chcę już. A w sumie, niech sobie tam plumka. No i dochodzi. Będzie można czajnik powiesić, wodę nagrzać. Dopóki damy na piecyk tutaj, nie? No. Taki tam... malusieńki piecyk już, prawda? Ultralight. Tak, 100 kg. Ale ultralight. Na pewno coś ultra. To zagasę teraz z tej strony. Bo ja chcę właśnie, żeby widoczne były tutaj te dziury. Będzie się opierało o tamtego, więc musimy to wypośrodkować mniej więcej. Dopiero teraz możemy to przykręcać. Teraz musisz wejść do środka i... Mi się wydaje, że to ty jesteś troszeczkę mniejszy. Dam ci światełko, a ty właź. Mam w samochodzie jeszcze łopatę, wiesz. Od razu można było zakopać. Czekaj, co chciałem? Gdzie są zagasy w ogóle? Aha, tak. Wysoko się zastanawiam, czy ja tak będzie najlepiej. A tak wiesz, jeszcze można się pobawić, tak? I wyżłobić pod zawias. I go wpuścić i dalej. I go wpuścić tu i tu tak samo, nie? Wtedy będzie mniej wystawał. No ale to kwestia, czy chcesz się bawić, bo tak mi się dłuta przydały. Mam dłuta. Kwestia, czy tak, czy po prostu dać je tak na zewnątrz, no i wtedy, bo inaczej nie ustawisz wieka, żeby było równo. Co myślisz, bawimy się? Bo jak dasz zawiasy od środka, chyba że o tak i teraz go tutaj zrobić, wiesz, wycięcie na zawias. Wpuścić go? I wtedy go wpuścić całkiem. Tylko już w tu. I oto zrobić takie wycięcie, żeby ta część zawiasu weszła do środka, żeby była na równo. Mamy czas. Możemy się bawić, co? Wtedy to by było fajnie. Tylko teraz tak, dajemy wtedy 4 zawiasy czy 3? A tu jakiś ty chcesz. No, tu już go nie dasz, bo tu mamy tą dechę środkową. Więc to zawias nie pójdzie. No, wcześniej może iść jeden tu. Czekaj, to damy 4. Jeden tu i jeden tu. Nie. Nie możemy dać tu, bo tu też mamy spornik, więc musi być tak, jeden, drugi, trzeci i tu wtedy czwarty. No to wtedy 4 sztuki. Będzie mi się wydaje, że tak będzie najlepiej. Działamy. No i dobra. Lecimy na Szczecin. Ujedli, kupili. Teraz trzeba się brać za robotę. Samo się kuźwa nie zrobi, panie. Fajnie. I się rozpadamy. Wszystko to zakrywane, to zakrywane. Widzicie, od mali. Odstaję. Oj. Nie ma co narzekać, panie. Jak na robotę w lesie, ma łóżkę kraftową. Co my tam będziemy mieli? Jakiś spajderek idzie do ciebie. Byliśmy w domu pająka, nazywał się Błażej.
Tak, kup mnie szłopają, te Ewelina go nazwała Błażej. I się z nim dogadała, że może zostać w kuchni pod warunkiem, że będzie wyłapywał ziemiuli. Dobrze jest. Dobra, teraz bez kitu, uważaj do skrzynki, bo ja przytrzymam ten, to ty od spodu zakręcisz. Czekaj, teraz wiesz co? Czekaj, jak my to zrobimy? Czy mi to robisz z tej strony? Nie, nie, właśnie. Tak nie możesz. Tak nie możemy robić. Czekaj, to trzeba jakoś to przytrzymać dobrze. A to trzeba mówię otworzyć teraz, myślę, otwarte. Tylko, że... Zdystansować. No. Połóż na razie, zamknij. No tak, ale nie chcę zrobić. Nie dystansuję. O! Prawie, że dobrze wyszło. Teraz wyjdzie jeszcze lepiej. O! Mówiłem, żeby tak zrobić, mówiłem, żeby zrobić. Ty jeszcze wspominałeś. Ty jak coś wymyślisz. Przecież ja wszystko mówiłem. Tylko teraz zobacz z tamtej strony, czy jest dobra. A czekaj, bo ja to trzymam. Dobra, ja trzymam, a ty zobacz. Czy wiesz, czy nie wierzę? O! Czekaj. Dobra, ja tu teraz trzymam, a nie ty kręć. Trzeba podnieść? Nie. Widzisz kreseczkę? Tak. Tak? Tak. Jest idealnie. No dobra, trzymasz? Aha. Bo przykryć na razie po jednym, nie? Na górze i wtedy opuścimy, będziemy widzieli. Voila! Tak jak żeś wymierzył praktycznie. No, nawet jeszcze bardziej. Idealnie. To wychodzi. Ale to nieważne, to lepiej nawet łapać za to, nie? Bo to później chcę właśnie dać. W środku prawdopodobnie, dam taką wiesz, tą zawleczkę, żeby tutaj zapinać ją też tak samo, nie? Dobra, kręć właśnie, ja to będę trzymał. Kręć właśnie, ty oszczędź. Ale musimy to zrobić, bo musisz tutaj wejść. Musisz wejść do środka. Musisz sprawdzić, czy nie przecieka. Kto mnie stąd wyjmie, kurwa? Masz mieć to dobra, działa. Pięknie. Bajka. Rączki teraz podręcić. No to zajebista, mamy właśnie do siedzenia, kurwa. I zobacz. Ja muszę raz, zrobić dwa, pakę, trzy osoby lekko, nie? Tylko dwie. Żeby mi się mieściły mniej więcej coś takiego, ewentualnie nawet dłuższe. O takie. Znaczy ja mówię, ja dlatego chcę zrobić dłuższe, bo tutaj pójdzie ten trójnóg. Plus ten garnek, tutaj jeszcze parę innych rzeczy. No nie, ja tej, będę także... sobie wolał zrobić powiedzmy tak, żebym mógł sam złapać, czyli takiej szerokości. A tak, pomyślę, że ja wolę zrobić większą, bo ta mniejsza i tak będzie ciężka. Więc to... No tak, ale wiesz, mi się taka długa nie zmieści do samochodu, nie? Ja wiesz, ja nie mam wana. A kto ma wana? Zamknij. Pokaż jak działa. Działa! Yeah! Ale kurde stary, włącz rzutkę. Do środka. Dawaj Marku. Bajka. Kurde, poprzedzam. Zobacz, jak się niesie? Rączki. Jak ta lala? Poka rączkę. Kurde panie. To teraz mówię, trzeba będzie zrobić właśnie tutaj, tak jak mówisz, ten bezpieczny i ograniczny, żeby się otwierało do końca. Bo tutaj tak nie chcę, żeby wypadło to. No czy wiesz, jak delikatnie puść, to on się będzie trzyma, wiesz, trzymać, wyłamać się nie wyłamie, ale jak ktoś się wiesz oprze czy coś, lepiej żeby się o tako.
maksymalnie. No. Pyk i wtedy tak, nie poleci ci na głowę, jak będziesz zaglądał, ani nie obciąży zawias. Zgoda. No i wiesz, po prostu jakiś sznur. Jeszcze olejek fajnie wyciągnie słoje wszystkie. No, ładny kolorek nabierze. Dobra, teraz ten wytłumaczenie do timelapsa. Ja się nie opierdalam, ja się przyglądam i koryguję pracę kota, a on zapierdala, bo to jego skrzynia. Ja mu po prostu wcześniej pomagałem, a teraz ja się relaksuję, a on no zapierdala. Dobra, po prostu jesteś leniwiec, kuźwa. Nie, po prostu się zajebałeś i nie wziąłeś dwóch pędzli, no kurwa, jak jednym we dwóch będziemy malować. Miałeś mi trzymać farbę w ogóle. A widzisz, a to nic nie powiedziałeś. Trzymaj mi teraz ten, wieczko. No dobra, to już ci trzymam wieczko. A propos trzymania farby, to ja widziałem kiedyś, jak na warsztacie robiłem w Polsce jeszcze. To na sąsiednim budynku dwóch gości malowało okna, rynny czy coś takiego. I stali właśnie na rusztowaniu. Jeden stał, trzymał puszkę z farbą, a drugi pędzel. Można? Można. Trzeba być, trzeba być. Pracy czasowo. Otóż to, panie. Weź kurde. Przymknij, pada. Nie, fajnie. Będzie? No, niech idzie. Tutaj się najwyżej... To, co zostawić tu w tym jeszcze, to ten, jak trochę przesnie, odwrócimy to wtedy na bok i w dół jeszcze raz wymaluję, nie? I będzie git. Odsuń się. O, powiem ci, w takim świetle zajebiście wygląda. Fajka. No, fajna, fajna, ładnie wyszło. Dziękować panu. Dobra, tego to jeszcze nie grali. Ty, chyba że to nie tak, że może ten najpierw się nie myśli, czy nie? Nie. Się w całości. Zobaczymy, jak to podniosę. Ultra light! Ale teraz trzeba go rozpalić, nie? Znowu. 2 minuty szarpaniny, ale mamy hada w środku już, także dzisiaj tyłki nam nie zmarzną, nagrzejemy się ultralightowym piecykiem. Zmieścił się dziadyka do środka. Jest sos. Komin na zewnątrz. Komin na zewnątrz. Część, w której powinien być komin. No ale robi robotę. Tutaj czuć fajnie grzeje, także gicior malino. Zimno w sumie nie jest, ale tym bardziej teraz jeszcze, kurde, w połączeniu z piecem, to nie zmarzniemy nawet, nie ma szans. Nie chodzi o zimno, tylko jest wilgoć straszna, a tu wiesz, jednak takie rozgrzane powietrze trochę tą wilgoć przygoni. Zgoda. Mniej będzie suszenia jutro, jeśli chodzi o namiot. No. No ale namiot jest sztosik, kurwa, parę usprawnień mu zrobić, można takie bushcrafty odpierdzielać. Zgoda. Więc teraz mam, kurde, zazdro. No letnią porą to spokojnie w 4-5 można spać. No, śmiało. Jak piecyka nie trzeba. Ale gicior. Gicior jest, kurde, bomba. Spać dwóch i na środku stół albo skrzynia jakaś. Także tak. Ale jest kozak.